Taki oto grzebień przydaje się do tego, żeby wszystko fajnie i komfortowo sobie przygotować. Ewentualnie takie 125, od nich dzisiaj zaczniemy. Jedna paczka dendrobena trójka i czwórka. No ale widać perfidnie, że ta karbowana może to ma. Poleta się przydała. Łowimy dzisiaj w Ustce. Ponoć ma być burza, więc prawdopodobnie będzie ciekawie. Dlatego tutaj wszyscy teraz przebierają nóżkami, żeby szybko lecieć na swoje stanowiska. Tak wygląda mój cały ekwipunek, który ma starczyć na 12-godzinne łowienie całą noc. Nie byłoby tego tyle, gdyby niezmienne warunki atmosferyczne, bo ma padać i chyba będzie burza, więc muszę być gotowy na to, żeby się troszeczkę cieplej ubrać. Poza tym nad ranem, wiadomo, zawsze jest nieco zimniej. Lecimy. Porównanie kółek, zobaczcie, tych takich standardowych do tych kółek, można by było powiedzieć, typowo plażowych. Jeszcze można by było z nich spuścić lekko powietrze, żeby jeszcze bardziej, wiecie, ta część przylegająca do piachu była jeszcze większa. To jest twoje? Tak jest. I jak ci się ciągnie to po plaży? Chyba fajnie, co? Super się ciągnie, bo są kółka fajne. Wykorzystałem kółeczka z innego wózka, chyba Zepko, tak mi się wydaje. Wózek się rozpadł po pierwszych zawodach się rozpadł, zostały tylko kółeczka. Kółeczka wykorzystałem do tego wózka, już nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest stalowy, jest konkretny wózeczek. Ośki przedłużyłem, kółeczka włożyłem i jest. Mhm. Dobra, ale on masz je dosyć mocno napompowane. Nie trzeba by było trochę spuścić? Czym więcej pompujesz, tym one się robią większe. Rozszerza się oś nawet, czyli trzeba przedłużyć rurki. Musisz, bo one rosną wraz z piastą, rozszerzają jak się. Balon. To jest balon, nie? Aha. Dlatego musiałem przedłużyć rurki, nie? I sobie takie nakrętki wspawałem, gwinty, śrubki, jak widać. I jest super. No słuchaj, różnica z moim kółkiem to no moja właśnie, to zabawka, nie? No właśnie. Ale no mówię, z tego Zepko wózka nie byłem zadowolony, bo użyłem go tylko raz i on się po prostu rozpadł. On się podarł, bo to materiałem wypełniony był środek. Mhm. Jak usiadłem, tam nie waży dużo, tam 90 kg powiedzmy, 95, ale no nie wytrzymał tego, nie? Mhm. U mnie jest jeszcze taki problem, że to jest aluminium i to się przyciera. Jeszcze myślę, że 2-3 wypady i kółko mi po prostu odpadnie. No. Trzeba wspawać. Także proponuję ci zdobyć te kółka. Nie wiem, czy sprzedają gdzieś je osobno, czy z wózkami tylko, nie mam pojęcia. Ale te akurat się sprawdzają naprawdę. Grzegorz Okonek niestety już poszedł. On ma kółka chyba z jakiegoś samochodzika, co dla dzieci. Tak, składów. Składów. Z takich dziecinnych kładów. No, to się chyba też sprawdza. I co? Sprawdzają się super te kółeczka. Są głośniejsze, no bo to jest plastik, nie? Tak. Tu jest akurat więcej gumy w tym, mi się wydaje, że są ciche. Są ciche i jest duży bardzo rozstaw osi, jak zauważyłeś, nie? No. O, tu jeszcze moneta mi wypadła z Dolnego Śląska. Jakieś tam, nie wiem co to jest. Duży rozstaw, nie przewraca się ten wózek na jakichś tam nierównościach, gdzie tam jakiś samochód przyjedzie, powiedzmy, który tam coś tam na plaży robią, pracują. A Darek w ogóle gardzi wózkami. Ja mówię, co, nie będę w wózku, wszystko na plecy. Ci, trochę mało miejsca. Teraz tu masz, Michał, akurat takie porównanie, nie? Tutaj tak. Jedna kółeczka, dwa z dlatego się zatrzymałem, nie? Właśnie. Ja bo tak jest. Zarepiste te balonówki są. Ja no i są też lekkie, nie? No wiesz co, ja mam z tych plastików dobiorę, to niby fajne, ale... A ty masz to, co Grzegorz Okonek? Też takie plastiki? Tak. No i czy, plusy i minusy tego, lekkie na pewno? Wiesz co, lekkie jest, ale kurde, to tak nie idzie jak na te balonówki, nie? Balonówki jednak. Ale nie idzie, że jak? Że po plaży to jest ładniej nie, no, idzie? No w miarę, ale to dużo lepiej się prowadzi, wiesz, lżej. Co ty gadasz? No, myślałam, że nie. Ten plastik, z racji na to, że on jest wiecie, na, szeroki. Na twardym. Na twardym, ale dla piachów jest to też kurde ciężko. Leciutko, nie? Lżej na pewno idzie niż na tych gumach, na twardym, ale na miękkim, na piasku już jest gorzej, na pewno. Naprawdę. Jacek ma właśnie te kółeczka takie ogromne i co? Super. To są takie... Lekko się prowadzi, plastikowe. Tu jest guma, mi się wydaje. To jest nakładka lekko gumowa, o, dlatego po kostce nie hałasuje tak mocno. I jak ci się to prowadzi po piachu? Elegancko. Nie brzyna się w piasek, lekko idzie. Ale też widzę samoróbka. Samo. Kurczę, że takich nie robią. No, a może robią? Co robią w ogóle takie? Z takimi kółkami nie widziałem. No, bo to są od samochodzików tych elektrycznych. Tu mamy molo. Tu jest nasze stanowisko i teraz się zastanawiam, zobaczyć, czy tutaj namiot postawić tu. Czy tutaj... Chciałbym być bliżej wody i chyba zaryzykuję, zrobię tu najwyżej, jeżeli będą większe fale, to się przeniesiemy. Tu, no co zrobić?
Tylko, że to będzie gdzieś tak o drugiej w nocy, nie? To poszycie namiotu bardziej jest przystosowane do tego, żeby od środka zasypywać go. Bo tak jak widzimy, jak mamy tutaj poszycie wyciągnięte, tu zresztą mnie trochę widać, to potem zobaczcie, przychodzi pod takim kątem dziwnym. Trochę szkoda. Mogło być minimalnie inaczej to zrobione, ale może tak musi być. Ja zdecydowałem się na to, żeby z tej strony go obsypać, bo łatwiej mi tak po prostu nogami robić, niż zobaczcie, z drugiej strony bym to miał robić. Bo tutaj nie miałbym piachu, a tak tutaj mam fajną płaszczyznę, bo zaraz może padać deszcz. Do rozpoczęcia zawodów jest, no nie wiem, 20 minut jeszcze. Natomiast pewnie niektórzy puchną się w głowę, czemu ja na pierwszy rzut rozpakowałem właśnie namiot, nie? No to mogę powiedzieć wam coś takiego, to można przyrównać do lotu samolotem z dziećmi. Według instrukcji, jak się coś zacznie dziać i wiecie, te maski tlenowe spadną, to najpierw trzeba założyć sobie, a dopiero potem ratować dziecko. Ale my tu nie mamy dzieci, nie? Nie, ale słuchajcie, zobaczcie, jak tutaj wyglądają te chmurzyska. Ponoć ma być dosyć spore załamanie pogody. I wolałem zrobić najpierw namiot, żeby w razie czego, jakby było oberwanie jakiejś chmury, móc się po prostu schować, żeby też sprzęt, no, nie zapadł. Wędki postawione, zobaczcie. Będziemy mieli je mniej więcej w takiej odległości, żeby bardzo fajnie można było patrzeć na szczytówki, nie podnosząc jakoś mega głowy, więc pamiętajcie o tym, żeby tak się ustawić nieco dalej. Myślę, że tutaj jest jakieś 6 metrów, 5-6 metrów i to jest, powiedzmy, optymalnie. Mogłoby być trochę dalej, ale par 6. Standardowa procedura u mnie. Najpierw ten przypon taki końcowy i potem do tego przyponu końcowego będziemy zbroić jeden haczyk, chyba bez żadnych udziwnień, wymyślę taki po prostu haczyk, żeby było prosto, ponieważ nastawiamy się na leszcza i teraz na takich zawodach, gdzie możemy łowić wszystkie gatunki ryb, możemy łowić tylko na jeden haczyk. Dlaczego? Bo tylko flądrowate możemy łowić na dwa haki na jednej wędce. To tam można byłoby porównać do łowienia śledzi. Śledzie, tak jak dobrze wiecie, możemy łowić na 5 haczyków oraz wartości maksymalnie 6 mm. Natomiast tylko i wyłącznie śledzie. Jeżeli ktoś by w ten sposób chciał łowić, nie wiem, w porcie flądry chociażby, no to już tak nie powinien, nie? Natomiast my tutaj byśmy mogli łowić na dwa haczyki, ale z racji na to, że organizator zezwolił na łowienie wszystkich ryb, nie tylko flonder, no to w tym momencie łowimy na jeden haczyk, no bo jeżeli byśmy łowili na dwa haczyki, a złowilibyśmy na przykład leszcza, to w tym momencie ten leszcz byłby przyłowem. Bo jeżeli łowimy na dwa haczyki, to deklarujemy się tak w zasadzie, że łowimy tylko i wyłącznie flądrowate. A ponieważ chcemy złowić tego upragnionego leszcza, zobaczcie sobie filmy z zeszłego roku, na tych właśnie zawodach udało mi się złowić największego leszcza, notabene to był największy leszcz tamtego roku, nawet dostałem odznaczenie za to, no to musimy łowić na jeden haczyk, nie? Czyli będziemy łowić wszystkie gatunki ryb, które są dostępne w tym akwenie. Małe falowanie jest, no i ma być coraz gorzej, będziemy musieli łowić na ciężarki kotwiczące. Tu mamy przykład takiego ciężarka mojego ulubionego, podwójna piramidka, 150 gram. To jest w moim odczuciu najwięcej, ile potrafi ta wędka od Yuki unieść. Natomiast ja preferuję właśnie takie 125, ewentualnie takie 125, od nich dzisiaj zaczniemy. Czym się różni taki ciężarek od takiego? No trzeba by było zrobić jakieś badania laboratoryjne. Natomiast mieliśmy taką debatę, tam macie u góry, gdzie producent tych ciężarków, Grzegorz Okonek, próbował, no, wybrnąć jakoś z tego mojego pytania. Mówi, że no, jest inna metoda wyhaczania tego ciężarka, czyli wyrywania go z gruntu. No i to już musicie sami zdecydować, który ciężarek wam się lepiej sprawdza. Ja stosuję je naprzemiennie i powiem wam szczerze, nie mam jakiegoś takiego jednego, nie wiem, jakiejś jednej definicji, że ten jest lepszy albo ten jest lepszy, ponieważ nie trafiam w to samo miejsce tak bardzo precyzyjnie. Jeżeli byłbym w stanie trafić w to samo miejsce bardzo precyzyjnie, to jestem wtedy w stanie powiedzieć, że dobra, ten mi się łatwiej wyrywa z gruntu, ten, no, nie wiem, ciężej. Natomiast myślę, że te i te są ok. Kwestia już upodobań samego wędkarza.
Dobra, tak jak widzieliście, zamontowałem te ciężarki i rzuciłem kilka razy. To jest bardzo ważne, jak przychodzi się na łowisko, żeby wykonać kilka bardzo delikatnych ruchów. Niech to się wszystko ładnie zmoczy, niech ta żyłka czy tam plecionka się troszeczkę rozprostuje, bo parę razy zdarzyło mi się przyjść na przykład na zawody lekko spóźnionym i wtedy już no, byłem rozstawiony, już wszyscy łowili, już się pojawiały jakieś rybki i wtedy rachu ciachu szybko człowiek próbuje daleko zarzucić. No i wtedy raz popełniamy błędy, no bo się spieszymy, a dwa, często jeżeli to wszystko jest takie, wiecie, zespolone, na przykład po przerwie jakiejś zimowej, albo chociażby po miesiącu leżenia, no to zdarzają się różne cuda, no i lepiej delikatnie to wszystko rozprostować, rozgrzać. Dzisiaj głównie będziemy łowić leszcze, dlatego mamy tutaj wrzucone dwie paczki. Jedna paczka dendrobena trójka i czwórka. No i to powinno na początek starczyć. Na taką nockę na zawodach potrzebujemy tych paczek z 6. I to też przy nastawieniu, że ten leszczy weźmie po prostu nam teraz, ewentualnie gdzieś tam dopiero nad ranem. Taki oto grzebień przydaje się do tego, żeby wszystko fajnie i komfortowo sobie no, przygotować. Natomiast na takich zawodach, gdzie łowimy na jeden haczyk, można go mieć, ale moim zdaniem nie trzeba, ponieważ nie musimy przygotowywać sobie bardzo dużo przynęty. Nawet nie możemy, bo to jest dendrobena, jak ją przekujemy, to jej żywotność spada. Dlatego będziemy musieli na bieżąco przygotowywać sobie te przynęty. No i przy zawodach takich, wiecie, typowo flądrowych, że łowimy na dwa haki na każdej węce, czyli mamy 4 haki, łowimy na jakieś krewetki, tą przynętę musimy przygotować wcześniej, to wtedy grzebień zdaje egzamin. Wtedy on naprawdę nam jest potrzebny na takich zawodach. Fala troszeczkę ucichła, więc mogę wam pokazać, co zrobiłem, żeby mnie nie zalało w trupa. No więc no mam tutaj, zobaczcie, wszystko fajnie sobie urządziłem. Natomiast problem jest taki, że tam mamy oczywiście nasze kochane morze, tu mamy górkę i tak jak widzicie na załączonym obrazku, tam mamy dołek. Ja jestem na takiej ala wysepce, no i musiałem sobie, zobaczcie, usypać coś takiego. Tutaj zaczyna się problem, bo tutaj użyłem piasek, żeby obsypać namiot i tutaj już miałem sporo wody. Znalazłem taką paletę, którą położyłem tu, żeby rozbijała nam te fale, które nachodzą nam na namiot. I myślę, że to jest spoko. No i tutaj usypałem przed chwilą taki mały wał. Normalnie, słuchajcie, żyć nie umierać. Mam nadzieję, bo to jest godzina 11, troszeczkę jeszcze ta fala mają tak podchodzić, że jest tak do godziny 1-2. A muszę utrzymać stanowisko do godziny 6.30. Mam nadzieję, że to się uda. A jak nie, to będziemy uciekać. Natomiast nie chciałbym za bardzo uciekać, bo no fajnie to wszystko zorganizowałem sobie. No jak będę musiał uciekać, najprawdopodobniej będzie też padać deszcz, bo ma padać, nie? Także trzymajcie kciuki, żebym utrzymał to stanowisko i żeby mnie morze nie zabrało. Taką taśmę znalazłem w starych moich czeluściach. Jest to ta taśma karbowana. Wygląda ona tak, zobaczcie, ma takie, no po prostu jest karbowana. Tutaj mamy dla porównania zwykłą taśmę. Tu mamy tą karbowaną, tu mamy tą zwykłą. Ta karbowana powinna być taka, wiecie, delikatniejsza. Delikatnie jest delikatniejsza. Natomiast czy to się, nie wiem, szybciej rozpuszcza w wodzie? Wydaje mi się, że nie do końca. Może ktoś to sprawdzał, to dajcie znać. Natomiast no mam tych taśm trochę więcej. Zobaczymy jeszcze, jak ta tutaj wygląda. Taśma delfina. Też karbowana. W zasadzie muszę powiedzieć, że wygląda tak samo jak ten prokarb. Kto wie, może to jest to samo, słuchajcie. Tylko po prostu różni się naklejką. Jakbym miał już do czegoś się przyczepić, to mógłbym się przyczepić do szerokości tych taśm. Jedna to jest taśma karbowana PVA, a druga jest po prostu rozpuszczalna PVA. Obydwie są jacksonowskie i obydwie powinny być 10 mm szerokości. No ale widać perfidnie, że ta karbowana może to ma. Natomiast no, ta niekarbowana no, nie ma tych
tych 10 mm. No taka jest różnica i karbowana wygląda jakby było jej więcej. Tutaj nawinęłem może 1 metr zużyłem, więc tej karbowanej no wydaje się, że jest więcej. Natomiast to może być takie tylko odczucie, ponieważ jak oni ją no, tam w jakiś sposób tam karbują, wiadomo, że tutaj się dostaje powietrze. No i dzięki temu to jest tak optycznie widać, że niby jest jej więcej, nie? Natomiast jakbym miał wybierać, to chyba bym wybrał mimo wszystko niekarbowaną. Według mnie ona lepiej przylega do tych dendroben i je lepiej zabezpiecza. Łatwiej się mi operuje właśnie niekarbowaną, pomimo tego, że jest, nie wiem, węższa, no i nie wiem, się może nie rozpuszcza aż tak w wodzie, nie wiem. Moim zdaniem, jak to wrzucimy do wody, to tam poleży parę minut, na pewno się rozpuści. Najważniejsze, żebyśmy dorzucili do tego miejsca, gdzie jest ta ryba. Okej, okay, jedną rzecz chciałbym wam jeszcze pokazać. Czym dłuższe troki używamy, tym większa szansa na to, że to nam się będzie plątać. Tutaj mamy takie małe splątanie. Może to nie jest jakiś kosmos, ale zawsze coś. Bro, jakoś przetrwaliśmy tą noc. Muszę wam powiedzieć, że super sprawa ten taki strój na deszcz Grafa. To nie jest ten wypornościowy, to jest taki dodatkowy. Ubiera się po prostu na spodnie. No przetrwało, zobaczcie, przetrwało. Chyba falowanie siadło trochę, bo widać, że no, nie doszły fale nawet tutaj do tego naszego wzmocnienia. Paleta się przydała, jest nawet częściowo, zobaczcie, w piachu. Namiocik spoko, wiatr się troszeczkę zmienił, wcześniej był tutaj od tyłu, teraz jest tak gdzieś od tej strony, więc troszeczkę tutaj mi zaglądało do środka. Trochę zmarzłem, ale tragedii nie ma. Natomiast od drugiej do piątej przez 3 godziny nie wymieniałem przynęt, bo sobie zasnęłem i zostało obżarte. Natomiast to nie było brania, tylko obżarło mi coś te moje glizdy. No i jedziemy dalej, jeszcze 1,5 godziny.